A pamięta pan entuzjazm, kiedy Prozac się pojawił? I ogromny był entuzjazm i że to jest najlepszy lek na depresję i książki powstawały nawet na ten temat i znani psychoterapeuci, już nie chcę na nazwisk wymieniać, nawet tutaj z Polski, którzy właśnie propagowali, po czym się okazało, z tego co pamiętam, że więcej było aktów prób i czy też udanych samobójstw, ze względu na to, że Prozac poprawiał osobom chorym na depresję, tak powiedzmy, motorykę, ale jeszcze za tym nie szła poprawa, ciągle ten nastrój był obniżony. W związku z tym te osoby po prostu miały na tyle siły, żeby ciągle, będąc w tej złym swoim stanie emocjonalnym, żeby popełnić samobójstwo. I no już Prozacu właściwie się nie przepisuje. Nie, przepisuje się jak najbardziej. To znaczy są pewne przeciwwskazania w przypadku osób z wyraźnymi myślami samobójczymi, ale to jest cały czas jeden z leków bardzo, bardzo przepisywanych, obecnych i cała grupa tych leków SSRI to są takie podstawowe leki w leczeniu depresji.